Siemanko, witam na moim kanale. Jadę zobaczyć Przężyto, jak to wygląda, bo nie padało, trochę wiatr wieje, także myślę, że to trochę wyschnie. Jadę zobaczyć, jak to u mnie wygląda, bo klienci już dzwonią, też właśnie na Przężyto mam, żeby mucić. To jadę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No, jak u mnie tu będzie w miarę ok, to jadę, nie będę się oglądał, bo wiaterek ładnie owiewa, także to szybko dojdzie. Słoneczko w miarę świeci, to powinno coś z tego być, ale się okaże, zaraz będę wiedział. Mam nadzieję, że mi to nie porosło, to Przężyto, bo będę płakał. Ale widzieliście, co się porobiło na przykład u Adriana. No tragedia, jak wymuciło. Normalnie niektóre, tak jak mi pokazywał, to już porosło na kłosach, bo ciągle pada. To straty to są po prostu no bardzo duże. No. Ale co możemy zrobić? Nic z tą pogodą nie zwojujemy, no. Tylko usiąść i płakać najlepiej, ale no to nic nie da, no niestety, to nic nie pomoże. Trzeba żyć dalej i jakoś dać radę, nie? Czarne się zrobiło, po prostu czarne, no zobaczymy. Ale suma miękka, nie chce się urwać nawet. Zobaczymy zaraz, jak to wygląda. No i tak wygląda, wymuciłem sobie troszkę, ale powiem wam, że jeszcze zaraz położę tak telefon, żeby nagrać. O, miękkie jeszcze, nie da rady, miękkie ziarno jest i nic się nie poradzi, nawet nie chrupie, miękkie ziarno. Także jeszcze trzeba poczekać. Ale słoneczko wyszło, wiatr wieje. Także myślę, że to w ciągu paru godzin dojdzie. I będzie do mucenia. Ale na szczęście dobrze, że nie wymuciło, że na ziemi nie leży. O, tak wymuciłem sobie ładnie. I tak patrzę, że z jednego kłosika tyle ziarenek. Nie tak źle. Może to trochę sypnąć, no. Łan też nie jest najgorszy, może nie jest za, że tak powiem, gęsty, ale jak na tą ziemię, co tu jest, bo tutaj, nie wiem, chyba piąta klasa jest, z tego, co wiem, no tu może ciutkę trochę lepiej, nie? Ale ogólnie tu piąta klasa, to i tak to ładnie wygląda. Tylko, że powiem wam, że tu, no, zaperzone, ja trochę z tym walczyłem. Ale jest jeszcze tego peżu, ta trawka, co wystaje, to jest peż, nie? No ale w tym roku z tym powalczę jeszcze, także coś z tego może być. Jak skoszę, no to muszę to zlikwidować jakoś, nie? Jak wymucę. Tu gdzie niegdzie się trochę pokładło, ale ogólnie tak jak na to, że ten peżu jest tyle, to kłosy są i tak nawet długie. I pełne są, nie? Jak na tą suszę, co była, to i tak to Przężytko ładnie wygląda. Gdyby nie ten pesz, to też by to lepiej wyglądało, nie? Ale no tu dużo go było od samego początku. No ale to się ogarnie, będzie tylko lepiej, nie? Najważniejsze, że nie leży, nie? Przężyto ogólnie nie jest wcale lekkie, takie łatwe do wymucenia, nie? Ale najważniejsze, że nic nie leży tu. No, jakiś kłos tam się urwał, ale to tam jest pikuś. Pikuś po prostu. Słomka jeszcze też od spodu. Wilgotna, delikatnie, także czuć to jeszcze, nie? Ale tak jak teraz, o, wieje wiatr, świeci słońce, to moment dochodzi, nie? Bo wiatr wiewa, słońce przygrzewa i dochodzi szybko.
Ja myślę, że to przeżytko to jest na krótkiej słomce, ale gęstość też nie jest. No jak na tą porę, to jest tu wszystko ok, myślę, także powinno trochę to sypnąć. O, tu jest po owsie, po moim kombajnie. Porosło pod słomą? Słoma była przerzucona? Nie ma. Nie gubi bizo. Także jakieś gdzieś tam śladowe ilości, co gdzieś wyleciało po prostu na polu, ale pod pokosami nie porosło. A padało ostro, także bizonik dobry kombajn nie zostawi. Powiem wam, że te kukurydze u nas po tych deszczach się ładnie poprawiły. I kolor jest, i podrosły ładnie. O, nim Holand kosi, nawet się kurzy trochę. Także chyba będzie ok. To takim duktem muszę przejechać, duktem. Bo tam ciężko przez te czory przejechać. Ale powiem wam, zaczęło kropić. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Może wytrzyma. Zobaczymy. Oby, bo kawałek drogi jest, musi wytrzymać. A tu piach pustynny. Tutaj 60 pod orywkę robi. 5 pod orywka i jedzie. Jedzie pan 60. Taki kawałek przężyta. Dobra, kosimy, bo szkoda czasu. Dosyć ładne przężytko. Kurzy się, także można młodzić spokojnie. Patrzcie, jak ładnie czysto się muci. O, tak bizon muci. Się tu dosypuje. I zbiornik sypiemy. Się kurzy, jest dobrze. Wysypiemy kolejny zbiornik. No i parę godzin owiało, słoneczko przygrzało i nadaje się do mucenia. No oczywiście, no nikt przecież sobie mokrego nie będzie chciał mucić, ale się kurzy. Ziarno nie jest takie miękkie, także można spokojnie wrócić. No. Nie wiadomo, jak z tą pogodą dalej będzie. No to gdzieś ja to przepaduję, a to co chodzi, to tak wszystko łapane takie. No to trzeba wrócić nawet, nie? Wózka pojechała, pełny zbiornik, muszę jechać wysypać, bo tam przyczepa stoi. Myślałem, że zdąży pan dojechać, ale jednak nie, dlatego muszę się wrócić. Myślałem, że zdąży pan przyjechać, ale jednak nie. O, dopiero jedzie, widzę go. To ja zdążę wysypać, zanim tu dojedzie. Będę sobie jechał dalej. No, uszczelniłem trochę i sypę, nie? Przymknę drzwi, bo się kurzy.
tak to wygląda, mogę sypać. No, a pan akurat dojechał, to ja zdążę wysypać. Kuzy się, kuzy! I dosypujemy do pełna przyczepę. I kolejną uszczelniłem, będę sypał. Tam okrzoki zawadziłem, znowu mi ten filtr wyciągło. I sypiemy. Taki kombajnista dobry, nie? Sam się obsłuży. Następne sypiemy elegancko. I ostatnie dwa przejazdy w te i z powrotem, tak na niecałą kosę. O tak. I jadę do siebie na Przężyto. Bo to jutro znowu ma padać, także nie ma co czekać. Ostatni przejazd. Jest i bocian. Siemano. I końcówkę wysypujemy. Tu mogę jeszcze podpiąć przyczepę. Ładnie tu sypało. Podoba mi się. Fajny kawałek pola do mucenia, ładnie sypie. I ładny kawałek pola pokonany. Teraz jadę do siebie. Tylko się chmurzy, ciekawe czy to wytrzyma, no zobaczymy. Bizonik jedzie sobie, o. Jaka fajna gałązka wpadła. O, proszę bardzo. Jaka no taka tam. Patyczek. Patyczek. To, tu patyczek jeszcze. Masko, bosko. Wierzby to nie potrzebuję u siebie w zbożu, muszę tu wyjąć. Dobra, jedziemy, nie ma czasu. Trochę przetrę jeszcze szybę tak z grubsza, żeby już nie stawać, żeby zdążyć. Będę wjeżdżał w to Przężyto.
księżycko wygląda. Muszę tak jechać na półkosy, bo później jeszcze w jedną stronę i środek zostanie mi taki pasek, a słoma będzie do sprasowania, to żeby to jakoś wyglądało, nie? Jakiś ten pokos był tej słomy. Zbiornik wysypałem, zobaczymy ile jeszcze będzie. Tu gdzie trochę lepsza ziemia, to jest ładniejsze, wiadomo, nie? Zielonka zaczęła sobie ładnie rosnąć. I już końcówka. No tyle na rozrzutniku, ze 2 700 tony, może do 3 ton jest. Na pewno tego księżyczka z 70 arów to jest ładnie i tak. Tak to ładne, czyste. Dobra, jadę. No i wracam do domu. Już ciemno, a jutro pewnie będzie padać. I ciapka wyprzedzamy! I jeszcze przed deszczem udało się to zmagazynować na posadzkę obłożone blaty od rusztowań i nawalone też rurą. Rura na palecie była oparta i sypane i udało się. A na zewnątrz co? Pado, także udało się przed deszczem, także teraz nie wiadomo kiedy pogoda będzie.